Witam Państwa najserdeczniej. Dzisiejszy odcinek z serii Polska-Rosja będzie nawiązywać do wydarzeń nie tylko współczesnych, których jesteśmy świadkami i do ocen, z którymi się na co dzień spotykamy oraz unikatowej wręcz debaty, która się toczy w świecie na temat w ogóle roli i pozycji oraz, a przede wszystkim tego, co można nazwać miejscem. To miejsce Rosji w relacjach zarówno z państwami starej Europy, jak i ze Stanami Zjednoczonymi. Ta debata jest bardzo ważna, ponieważ ona być może zamyka pewne okresy, które jeszcze do niedawna były czymś obecnym. Temu zresztą będę starał się zgodnie z sugestiami poświęcić nieco miejsca w dzisiejszym naszym spotkaniu. Jesteśmy zaszokowani skalą okrucieństwa, którą przyniosła ta wojna i ilością ofiar, a przede wszystkim ofiar wśród ludności cywilnej. Jest to, ci, którzy zapowiadali, że będziemy mieli do czynienia co najwyżej z wojną ograniczoną albo najwyżej hybrydową, też są zaskoczeni, że może nastąpić coś, co można nazwać wojną o charakterze, to jest takie nowe słowo się używa, pełnoskalowym, z bombardowaniem obiektów o charakterze cywilnym, z ofiarami wśród ludności cywilnej. To są być może najważniejszy ten wizerunek, obraz tego czasu i właśnie z tego okrucieństwa, bezsensownego okrucieństwa i krzywd wyrządzonych, trzeba będzie wyciągnąć określone wnioski. Ja wiem, że niektórzy mówią, że na wnioski jeszcze za wcześnie, że jeszcze wszystko się dzieje na naszych oczach i może się, wszyscy się niepokoimy jutrzejszy dzień, co zdarzy się na tym froncie. No ale postarajmy się być może o pewną wstępne uogólnienia, które dotyczą tych wielkich przewartościowań, o których nieraz miałem okazję mówić. Tak, rok 2022 jest rokiem kompletnej, całkowitej weryfikacji, a w zasadzie, jak to ładnie się mówi, dezaktualizacji lub też w ogóle unieważnienia wszystkich możliwych diagnoz i prognoz, które zaczynając od prognoz o charakterze ekonomicznym, a kończąc na prognozach o charakterze geopolitycznym, czyli ten wielki reset, jak zawsze, wielki reset przynosi najbardziej zaskakujące zmiany, również w tych sferach, które uznawaliśmy za ów margines, gdzie tam świat jest stabilny i prawdopodobnie nie będzie ulegał, nie będzie weryfikować tego, co uznał za ważne i stabilne. Powiem w zasadzie o trzech wątkach, chociaż jest ich więcej i one bezpośrednio dotyczą czasu teraźniejszego, a będę starał się sformułować wnioski również na przyszłość. Ja wiem, że to obecnie jest raczej dość ryzykowne, ale postarajmy się to sformułować. Czas pokaże, kto ma rację. Zacznijmy od tego wątku chyba najważniejszego z perspektywy tej części świata, a bardziej, może w mniejszym zakresie z naszej perspektywy. Nasza perspektywa tu jest mniej istotna, natomiast, bo my jesteśmy jednak poza tym, tą przestrzenią, którą nazywamy ruskim mirem. Mir ruski, czyli mir, pokój, świat, prawda? I napisano na ten temat nieskończoną ilość książek oraz artykułów i wiemy, że
I do tej tezy, do tej jedności ziem ruskich, o tych ziemiach kanonicznych, które tworzą tą jedność ziem rosyjskich albo ruskich, bo to rosyjskie to jest słowo nieco późniejsze, na naszych oczach żegnamy się z tą ideą. Nieważne, czy ktoś będzie z tego powodu czuł satysfakcję, czy też będzie dzielił się swoją zadumą co do obrotu świata, który nas wszystkich zaskakuje. Bardzo niedawno politycy rosyjscy mówili o jednym narodzie, który jest tam, zamieszkuje te wszystkie tereny kanoniczne ziem ruskich. I sądzę, że to jest moja teza, że ta wojna przekreśliła tę ideę, być może na pewno na bardzo długo, a być może na zawsze. Nie jest istotne w tym momencie, chociaż być może trzeba będzie do tego wątku wrócić, czy to była całkowicie błędna, a niektórzy mówią szalona decyzja co do podjęcia się tej próby owego jednoczenia, nie w sensie czysto prawno-państwowym, chociaż częściowo również tak, ale przede wszystkim, że to jest jedna przestrzeń kulturowo-cywilizacyjna, stanowiąca, mająca silniejsze związki niż podziały. Sądzę, że ta już tocząca się wojna zamknęła tamten czas, tamten, o którym mówili ci, którzy sądzili, że ta idea jest do zrealizowania w czasie nam współczesnym. I jest to klęska tej idei, bezspornie. I niezależnie spójrzmy na to, bo ja wiem, że dzisiaj jesteśmy wszyscy pod wpływem zdarzeń z obecnych, jest przerażających dla nas. I jesteśmy pod tym względem kategoryczni. Nie możemy, nie szukamy miejsca dla bardziej, nazwijmy to, powściągliwych ocen, chociaż z drugiej strony zaczynają wszyscy nawoływać do owej powściągliwości, aby starać się znaleźć wyjście, a przede wszystkim właściwą diagnozę sytuacji. Ruskiego miru w tym znaczeniu zjednoczenia, w końcu niech nawet nie idzie o polityczne, tylko o tą duchową więź, czy też cywilizacyjną, czy też z definicję przyjaciela i wroga, to się chyba w tym czasie zakończyło. I nie jestem do końca pewien, czy kiedykolwiek ta idea poza snem takich marzycieli będzie kiedykolwiek wracać, czy ona jest w ogóle do zrealizowania. Nawet pacyfikacja, która może nastąpić i zakończenie tej wojny, zawarcie jakiegoś tam rodzaju zawieszenia broni i pokoju, to już niewiele, znaczy chyba nic nie pomoże tej idei. Niezależnie od tego, jak istotną ta idea mogłaby być, gdyby nie umarła właśnie w czasie tych lutowych i marcowych dni. I to, co dla nas ma to mniejsze znaczenie. My jesteśmy poza tą sferą tego świata, zresztą co do tego nawet nie mają wątpliwości ci, którzy obawiają się konfliktów, znaczy tego płaszczyzny konfliktów polsko-rosyjskich, tych konfliktów co do ocen w przeszłości, bo te konflikty i te nasze różne oceny będą trwałe i tam czas może przyniesie częściowe zapomnienie rzeczy bardziej odległych. Myśmy zapomnieli o Dmitriadzie. Rosjanie też w pewnym momencie zapomnieli o Dmitriadzie, potem sobie o niej przypomnieli, o czym kiedyś wspomniałem, wybierając dzień, święto narodowe, które przecież nawiązywało właśnie do tego wydarzenia. No w końcu z początków XVII wieku. I to pożegnanie z ową ideą, przynajmniej w kształcie, który jak niektórzy sądzili,
miała ona jakikolwiek szansę realizacji, to już jest przeszłością. Tego już nie będzie. I stąd też być może nawet to pożegnanie z ową ideą, jej realizacja, może nawet nic z realizacją, to w jakimś sensie na pewno. Niezależnie od tego, jak zdefiniowany będzie pokój po zakończeniu tej wojny, to sama idea chyba już obumiera i być może zostanie ideą z tak zwanego archiwum historii, a nie ideą, która by mogła cokolwiek i zainspirować lub być, mieć znaczenie o charakterze no takim przydatnym dla działań pod tym względem, bo Rosja stała się ów sposób, o słowo okrucieństwo tej wojny sama w dużej, w istotnej części przekreśliła tę i swoją rolę jako tego, kto będzie deponentem tej idei, jako idei żywej, a nie historycznej. Drugim wątkiem, który w zasadzie też pożegnaniem z jakąś rolą, jakąś misją, która już się była częścią już prawie albo rodziła się na naszych oczach, to było uczestnictwo Rosji w tak zwanym europejskim koncercie Mozart. To przed tym trochę ostrzegano, że to nie byłoby dobrze, gdyby tam Rosja była w tym. Ona była w tym europejskim koncercie mocarstw, czyli miała wielu politycznych, nie tylko politycznych, sympatyków w państwach starej, zwłaszcza starej Europy, już nie mówię o Niemczech, bo o tym wszyscy wiemy, te stare sentymenty, bardzo skomplikowane w relacjach rosyjsko-niemieckich, były żywe, istotne, one kształtowały pewne nowe postawy, ale dotyczy to również tych innych ważnych stolic starej Europy, i Rzymu, i Paryża. Rosja się tym atakiem na Ukrainę wyeliminowała z tej roli, czyli ona dokonała tego resetu swojej obecności. I oczywiście to nie jest, to jest inny problem niż idea ruskiego miru, bo prawdopodobnie te próby będą podejmowane. Być może, a nawet z tym inicjatorem może być w większym zakresie właśnie państwa starej Europy, które przecież chciały stworzyć, to przecież jeszcze bardzo niedawno słyszeliśmy, to w Polsce było to nieco szokujące, że ten Zachód tam robi interesy z Rosją, że te interesy są czymś złym, że jest próba dialogu, że się zarabia, tym to wszystko stało się nieaktualne i to można powiedzieć sprawcą tej dezaktualizacji owej, czyli tego kolejnego resetu jest właśnie owa wojna, z którą mamy do czynienia. Nie my, bo nas ta wojna nie dotyczy, my nie jesteśmy. I zresztą co już zaczyna się, co mówię z bardzo smutną satysfakcją, że jednak przypominamy sobie, że nie jesteśmy uczestnikiem tej wojny i ona nas nie dotyczy w tym znaczeniu, zarówno w sensie formalnym, jak i w sensie materialnym. I ona dotyczy państwa, który i narodu, który wzbudza naszą ogromną sympatię. No, wzbudza i wzbudzać będzie, bo dzieje się ogromna krzywda. Krzywda, która jest zarazem klęską Ukrainy jako państwa i tych ludzi, ale także jest klęską Rosji, o czym pewnie się dzisiaj nikt nie martwi. Ale ta porażka w sensie w bardzo wielu wymiarach, w sensie również tym, o którym teraz mówię, to znaczy porażka jako państwa, które mogło być uczestnikiem tego koncertu mocarstw. Ja wiem, że obawiano się, nie chcę w tym momencie dezawuować tych myśli, że tam będzie miało jak nowe Monachium ma się pojawić. No w Monachium, ja przypomnę, że Rosja nie uczestniczyła, Związek Radziecki też nie uczestniczył. Monachium to była tam
zmowa Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji, wtedy to były mocarstwa, co do podziału, tak, rozbiorów, z Czechosłowacji, rozbrojenia i rozbiorów bez udziału Czechosłowacji, warto pamiętać, że nas też nie było, też nas nie uznawano za mocarstwo w tamtym układzie monachijskim. Monachium było hańbą Zachodu, z tego ustępowania przeciwko, czyli tak zaspokajania, to była ta polityka, że zaspokajania oroszczeń niemieckich, tak aby on jako zaspokojony nie wywołał wojny. No jak wiemy, skończyło się to tym, co ładnie sformułowano, tak w sposób lapidarny. Wybrano hańbę, żeby nie było wojny. Teraz mamy i wojnę, i hańbę, która doprowadziła do później już do tego, co było z jednej strony hekatombą, a z drugiej strony sukcesem, ale koszt zwycięstwa ówczesnej wojnie był, mówimy o II wojnie światowej, był przerażający przede wszystkim, również i dla nas, o czym też pamiętamy i będziemy pamiętać. I stąd też ten świat, który chyba też żegnamy, świat tej Europy z udziałem Rosji, ale nie Rosji wypchniętej gdzieś tam poza bramę, tak zwaną bramę, dobrze sobie przypominam, smoleńską, tylko Rosji obecnej bardzo blisko, Rosji obecnej i Rosji która zaangażowanej w złą, brudną wojnę, która jest dla niej tą katastrofą o charakterze nie tylko, bo nie chodzi nawet, że to może się skończyć z jakimś tam sukcesem militarnym w tym znaczeniu, że tam zostaną zajęte te tereny, ale z punktu widzenia wizerunku Rosji jako państwa, które zyskuje jakikolwiek kredyt sympatii, to jest żadnych szans, to znaczy i stąd też Rosji już nie będzie w tym koncercie mocarstw. Ja wiem, powtórzę to, będą próby jej reaktywacji, ale i bardziej te próby będą, jak sądzę, jak zawsze, ze strony Zachodu, który jest znacznie bardziej pragmatyczny, znacznie w mniejszym stopniu zaangażowany. Więcej jest tego realpolitik, w zasadzie głównie jest to realpolitik, ale będą się liczyć ci politycy z opinią publiczną, która jest jednoznacznie negatywnie ocenia ten nie tylko sposób, przede wszystkim sam pomysł przerażający, żeby zaatakować ten w sensie militarnym państwo, które to prawda, które nieważne jaki sposób definiowano tam swoje prawa w tym regionie, które być może realistycznie należałoby brać pod uwagę i pewnie prędzej czy później ktoś znajdzie ten kompromis, o który chodzi, a przede wszystkim o pokój, który się powinniśmy wszyscy modlić, aby on zakończył zło, które jest w tym momencie obecne na co dzień, ale to, co się dzieje, co widzimy, a co jest jeszcze częścią tego przekazu, że my to w dużej części po prostu widzimy, powoduje, że opinia zmiany poglądów całego pokolenia, które to z przerażeniem na to patrzy, to będzie ważne dla polityków i być może nawet to będzie oznaczać, że Rosja już nie wróci nie tylko do tego regionu jako ten polityczny, istotny gracz, istotny dla tych stolic, ale także sama się odwróci i skieruje, a być może to jest, jakby powiedzieć, to spalenie tych mostów jest preludium dla tej polityki Rosji jako państwa azjatyckiego, nie euroazjatyckiego, tylko azjatycko-europejskiego i skierowanie jej aktywności politycznej w regiony takie jak Chiny czy Indie, czyli te państwa tradycyjnie ze sobą, nawet czasami wrogie toczące ze sobą wojny, ale zarazem gdzie ten trzeci, ale tam jest jeszcze już czwarty, bo jest Pakistan, mamy tą całą szanghajską, umowę szanghajską, która to jest na odrębną opowieść,
i na analizy, które być może tu będą, znaczy te analizy będą ważniejsze od tego, co, czym skończy się albo skończy się owa wojna, która toczy się za naszymi granicami. No i trzecie pożegnanie bezpośrednio, które powinniśmy na nie zwrócić uwagę. Dotyczy ono bezpośrednio samej Rosji, czyli też skończyła się jakaś epoka w tej, ta epoka, czy te 30-lecie po rozwiązaniu, samorozwiązaniu Związku Radzieckiego też uległo, zostało zakończone. To też mamy do czynienia z czymś, co jest już przeszłością. Nieraz o tym miałem okazję mówić, że współczesna Rosja, ta do niedawna, ta do przedwczoraj, była takim współistnieniem dwóch wątków. Jeden nazywamy neosowieckim, a drugi nazywamy neorosyjskim. Zresztą sami oni o tym wielokrotnie mówili, że chcą połączyć te dwie tradycje, że one są częścią historii, ale żadna nie ma być, ma nie być dominująca, że powrót do tej, do symboliki, do tradycji rosyjskiej, czyli tej sprzed, tak zwanej przedrewolucyjnej, która przecież była zniszczona przez bolszewizm, to tam się potem odradzała częściowo w czasie istnienia Związku Radzieckiego, który się tak rusyfikował od wewnątrz, ale był do samego końca państwem sowieckim. I ta część tej spuścizny sowieckiej została, bo jej nie została wykreślona, bo nie sposób wykreślić czegokolwiek z własnej przeszłości, bo ta przeszłość ma ciąg dalszy współcześnie. No i te dwa wątki miały się jakoś pogodzić, że tam stawiano pomniki i admirała Kołczaka, który walczył z bolszewikami, i w dalszym ciągu zachowywano część pomników bolszewików walczących z Kołczakiem, prawda? Przypomniano sobie Antonie Denikinie, który też się, i zaczęto go nazywać rosyjskim patriotą. No i zachowano w nazewnictwie i symbolice część, istotną część tej spuścizny sowieckiej, jaka było marzenie, takie marzenie, że ten wątek sowiecki się sprzedawni, że on osłabnie, że będzie silniejszy ten wątek neoworosyjski, nie tak groźny, nie tak okrutny, nieporównywalnie zresztą w stosunku do tego, czym scharakteryzował się w przyszłości wątek bolszewicki, a potem sowiecki. I że zwłaszcza w tym młodym pokoleniu zwycięży ta idea, czyli zostanie ten wątek sowiecki niejako obumrze, albo będzie tam, zostanie w jakiejś tam ornamentyce, a to, co charakteryzowało tą twarz postbolszewicką, czy też sowiecką tego państwa, przecież już jest 30 lat, to jest naprawdę bardzo długo, zostanie on wygaszony, że on sam będzie ulegał obumarciu. Sądzę, że ten sposób reakcji na w polityce, nazwijmy to, która się wiąże z wojną, która została wywołana i która trwa, jest typowym wątkiem sowieckim. Zresztą to nawet ci, którzy są bardzo odlegli, jesteśmy bardzo odlegli w poglądach, przyznają, że to jest właśnie powrót do tego sowieckiego interwencjonizmu, że to jest ten wątek zwycięstwo sowieckiego sposobu rozwiązywania problemów. Ten problem można było, po relacji ukraińsko-rosyjskich, można było zupełnie inaczej rozwiązać, ale już to już jest przeszłością. Tego już w tym czasie innego rozwiązania nie ma. Nawet wtedy, kiedy nastąpi, oby jak najszybciej, zakończenie rozlewu krwi i zakończenie wojny, bo o to teraz dzisiaj jest rzeczą najistotniejszą, aby wojna, która jest złem, która niczego nie rozwiązuje, tylko tworzy, co jest banałem, ale czym warto przypomnieć,
warto się obronić i warto zawrzeć kompromis, ale prowadzi się po to, żeby zawrzeć, żeby zakończyć wojnę, a nie żeby ją prowadzić w imię idei, które są ważne i które powinny przeżyć czas wojny. Jeżeli, co daj Boże, przeżyją te idee, które są ważne, których w obronie stanią ci, którzy je, dla których one są istotne. I stąd też ten wątek sowiecki w realizacji zwycięstwa, takie po 30 latach takiego sowietyzmu, tego neosowietyzmu w rozwiązywaniu problemów, nie rozwiązywaniu, bo to rozwiązanie jest pojęciem całkowicie w cudzysłowie, jest dla tych wszystkich, którzy liczyli się z tym, zresztą wielu oczekiwało tej pozytywnej ewolucji Rosji w stronę właśnie tej państwa rosyjskiego i jego tej tradycji, która była zniszczona w istotnej części, bo w niewielkim zakresie, tylko w zasadzie w ornamentyce przyjęta przez państwo postbolszewickie, bo państwo bolszewickie niszczyło wszystko, co było rosyjskie, było najbardziej wrogie właśnie tej tradycji rosyjskiej. To jest znowuż zwycięstwo tego wątku postsowieckiego, który, znaczy tu chcę być może jestem zbyt daleko idącym optymistą, ale ja sądzę, że to też jest jego ostatni akord, że to już jest też wyczerpanie się jego misji i porażki, która tu nastąpiła. Rosja poniosła przez to porażkę w tej części świata. Nie wiem, czy gdzie indziej, nie. Może to jest już zbyt... Mamy ten swój centryzm, a zwłaszcza nasz polski, nas to interesuje, bo jesteśmy tu. Być może właśnie to właśnie chodziło o to, te spalenie owych mostów w tej części świata, jakby zamknięcie tej uczestnictwa i jakby odwrócenie się od tego świata i skierowanie właśnie, o czym wspomniałem w poprzednim wątku, do części azjatyckiej, a być może nie tylko, może właśnie ten konflikt amerykańsko-rosyjski, amerykańsko-chiński jest tu ważniejszy i może wielu rzeczy nie wiemy, a być może nie specjalizuje się w żaden sposób, słucham tych w tej dziedzinie, ale ci, którzy się na tym znają, sami to mówią, no, że ten układ zawarty tam na samym początku olimpiady między Rosją a Chinami zmienił świat, zmienił historię i stworzył tą wielki sojusz, chociaż tego ponoć nie znają tego słowa, czyli takie wielkie zbliżenie rosyjsko-chińskie w interesie w końcu państwa, przede wszystkim państwa chińskiego, które przytuliło do siebie Rosję, żeby nie mogła Ameryka ją odwrócić, czyli ten polityka Kissingera-Arebur, czyli to jest ten czarny scenariusz, o czym zresztą nie ma wątpliwości, to jest ten czarny dla Stanów Zjednoczonych, ten czarny scenariusz zbliżenia i trwałej współpracy między Rosją a Chinami, gdzie oczywiście ważniejsze już w tamtym regionie są Chiny. I już to jest na odrębną opowieść. I to być może ten wątek sowiecki jest bardziej realizowany w tej części, ten neosowiecki w tej części świata niż w tamtej, chociaż Chiny są ciągle państwem komunistycznym formalnie, a Rosja już nie jest państwem komunistycznym, chociaż właśnie, ale jest tym państwem postsowieckim, które być może, mówię, to jest ten mój optymistyczny, być może nieco naiwny wniosek, że to już jest ostatni akord tego postsowietyzmu, przynajmniej w tej części świata i już on uległ wyniku owej porażki, bo to jest porażka. Co do tego nie ma wątpliwości. To jest porażka właśnie tego wątku. To jest oczywiście i porażka Rosji. We w tych wszystkich płaszczyznach, o których do tej pory miałem okazję powiedzieć. I to jest w zasadzie te trzy pożegnania są w tym pożegnania,
w zasadzie trzy katastrofy, to są nie nasze katastrofy, żeby nie było wątpliwości. Katastrofa ruskiego miru, katastrofa Rosji jako państwa europejskiego i katastrofa, w sumie katastrofa, mimo tego, tej militarnej, militarnego obrazu, której siły wydawało się, która jest bez precedensu użyta w takiej skali, są jednak porażkami Rosji, ale tej Rosji, tej, ktoś mówi, ale może bardziej to jest taka bardziej metafora Rosji, czyli tu nawiązuje do tezy profesora Borodzieja, że my o Polsce myślimy jako o pewnej metaforze, my nie bardzo lubimy na przykład naszą klasę polityczną, nie bardzo ją cenimy, żeby użyć słów bardzo oględnych, natomiast kochamy Polskę jako pewną metaforę polskości, wolną od obciążeń współczesnych i bardzo odległą od jej rzeczywistego wizerunku. I być może tak jest też, być może tak samo nie tylko my, bo to Zachód, wielu miałem okazję słyszeć europejskich, ale nawet amerykańskich komentatorów oraz no, ludzi, którzy się tym zajmują, no, ten świat ludzi zajmujących się problematyką rosyjską, no masa jest jednak dość dookreślony. Nie mówię o ideologach, mówimy o tych, którzy się zajmują, czy jako komentatorzy, czy publicyści, czy historycy. Mimo różnic w poglądach, to w zasadzie wszystkich łączyła ta metafora tej neorosji, która nie będzie państwem neo, a zakończy się okres neosowiecki albo ten wątek neosowiecki obumrze i stanie się przeszłością. Być może właśnie obumiera. Ta katastrofa go, być może to jest właśnie ta i ta nasza metafora stanie się być może nie tylko metaforą, bo te przewartościowania będą być może dotyczyć i tamtych polityków, zwłaszcza, że mamy do czynienia z pokoleniem polityków odchodzących, którzy będą starali się jeszcze długo rządzić, ale polityków odchodzących, którzy odchodzą ze swojej misji, odchodzą. Nie było tam wymiany pokoleniowej, która była bardzo potrzebna, jest zawsze bardzo potrzebna, chociaż nie, wtedy staje się świat nieprzewidywalny. I stąd też dziękując za uwagę i w zasadzie nie wyczerpałem wątku, bo jeszcze mamy inne wątki owych skutków, o próbie diagnozy owej katastrofy, która się dzieje na naszych oczach i która dotyczy przede wszystkim, która dotyczy ofiar bezsensownego okrucieństwa, niepotrzebnego, bezsensownego, którego mogłoby nie być, ale się to stało i to się stało i staram się z tego wyciągnąć jakieś pierwsze wnioski. Czas pokaże, na ile one będą aktualne i na ile te wnioski będą podlegać dalszej weryfikacji, ale jesteśmy w czasie głębokiego resetu, ale zupełnie innego od tego, o którym mówił Klaus Schwab, niedawno zresztą przywołany jako właśnie twórca teorii Wielkiego Resetu. Nie ten reset następuje. Pozdrawiam Państwa najserdeczniej, dziękując za uwagę. Do widzenia.